słoneczko, witajcie w kolejnym odcinku z The Settlers, Dziedzictwo Królów. Ostatnio byliśmy w Kaloa, gdzie pokonywaliśmy mroczne siły Krebera, raczej niszczyliśmy jego zamek, jego kasztel. A dzisiaj panuje, w dzisiejszym odcinku będzie wielka zaraza. Co będzie w tym odcinku, tego nie wiem. Muszę się troszkę streszczać, bo jeden odcinek już nagrałem, a jutro kolejna niespodzianka dla was. Matka mi komputer oddała, więc jest zajebiście, w końcu mogę nagrywać. Jutro będzie dla was kolejny odcinek YouTubers Live albo druga część tej misji, tego nie wiem. Dobrze. Ari nie widziano od całkiem dawna. When they arrived in one of the other villages, they found out Ari had never reached it. But the people here were in a much worse condition than generally presumed. A plague had spread. The heroes decided they could best help the village by pitching camp a little distance away from the place of origin. From time to time, they could now check on the village and maybe even receive new information about Ari's disappearance. Hello? Since when has this been populated? When I was here last, there was a beautiful, quiet beach back there, perfect for swimming. And that village up there, it used to be beautiful too, ocean view and all, but now the old plague's broken out. The water is foul and stinks. Ale zaraz ją zniszczymy to zaraz. I'm not trying to blame someone here, but a strange coincidence, don't you think? The lady isn't very nice either. A glance makes your blood freeze in the veins. Wiadomo, o kogo chodzi. You're saying a noble lady with evil eyes. Didn't we have to face some evil eyes when we were younger, you and I, Daria? Well, friends, it seems like we have to take a closer look at the castle and this lady. I have a sneaking suspicion, and maybe we'll find out where Ari and Pilgrim have gone to. Znajdzie zniszczy źródło zaraz. Dobrze, jedziemy z tym koksem w końcu. Na dzień dobry, budownictwo. Coś, co jest bardzo mi potrzebne teraz. Poddani. Mam tutaj paru poddanych. I oni z kolei mogą iść tutaj. Ja nie mam żadnych kopalni, to bardzo źle. Z kolei jak tutaj pielgrzyma będę miał, to już sobie zbuduję. Ale gdzieś tu w mojej wiosce jest jeszcze kopalnia żelaza, która mi się bardzo, ale to bardzo przyda. A my... O, i tutaj mamy jeszcze żelazo, pięknie. Fakt, dwóch idzie z nami, to nie, to nie. Ej, panowie, wracać. I Dario by mógł pójść z tym oto panem. A oni by poszli już tam na wojska. Można by tak powiedzieć. Słyszałem plotkę o dziwnym karle, który ponoć żyje gdzieś na wschód stąd. Dziwny karzeł? I chyba... Ja wam nic nie spoileruję, ale ja wiem o kogo będzie chodziło. Czy ten karzeł to czasem nie jest pielgrzym?
Już to wie. Dobra, 100 talarów. Idziemy za tym panem. W końcu mogę nagrywać Settlersy. Dawno nie nagrałem czegoś z Settlersów. Naprawdę, o Jezu. Jak to mogło się tak stać, że niczego z Settlersów nie nagrywałem? To bardzo źle. Dzisiaj zmontuję ten filmik, wstawię na YouTube'a i będę nagrywał kolejny odcinek. Może dzisiaj będą dwa odcinki z tego. O, tu mamy kolejny kamieniołom, ale z kolei jak tutaj przyjdą wojska, to już nie będzie dobrze, to już nie będzie dobrze. O, tutaj pielgrzym może znaleźć jakieś skarby. Którego zaraz będziemy mieli. Oczywiście nasz kochany pielgrzym już na nas czeka. A Dario i Erek. Idą do... Ja rozbudowałem swój kasztel do twierdzy. Nie mam kamieni. To w tym czasie pobór bym mógł opracować, chociaż już mamy koszary. Pogadamy z tym górnikiem. Co on nam powie? Jak ja. Nie, no dobra, dziki i brutalny to ja nie jestem, nie. To mamy pielgrzyma. Dobra, czyli na to wygląda, że Ari została w zamku. O fajnie, czyli siarka. Ile pani potrzebujesz? O Jezu. Za 1000 talarów. No to kupię siarkę, ale to kiedy indziej. A my z kolei idziemy tutaj, gdzie się będą respić nasi wrogowie. Ja mam tutaj pielgrzyma, który może wysadzić dwa kamienie. Tutaj jak sporo będę miał potem miejsca, będzie dobrze. O, i tutaj mamy kopalnię żelaza. Gdzie są trzech poddanych, weźmiemy i... Na razie nie. Chodźcie tutaj, pójdziecie do tej siarki, kurde. Do żelaza, do kopalni żelaza. Dobra, oni budują tutaj kopalnię żelaza, a ja nie mam kamieni jeszcze. The fuck. Czy pielgrzym może skrzynię otwierać? To mnie ciekawi. Gdybym miał Ari zamiast pielgrzyma... Nie, to nie, to by nie wypaliło. No nic, chciałem coś zrobić, ale okej. O! I teraz... Siarkę mogę kupić. Dobra, oni zbudowali już tutaj... Tutaj nad wzgórzem takim, o. Nie wiem, czy to czasem nie będzie przeszkadzało pewnym wojskom. Mam nadzieję, że nie.
Będę miał przekichane. You have to acquire more stones. O, i są oddziały wroga. A raczej będą. Nie będą nas w stanie zaatakować. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Ja nie mam gdzie tego zbudować. To później zbudują, tymczasem drewno, panowie, drewno! Gdzie jest pielgrzym? Tu chyba będzie... Ja mam 2000 siarki, wow! Jak pięknie. Tu jest jeszcze skrzynia, tu jest handlarz. Tu jest rzutwisarz. No i dużo będzie to pogadania. Będą trzy części z tego co najmniej. Możliwe, że nawet i cztery. Ile ja już nagrywam? F8, 9 minut dopiero. To gdzieś pół godziny misji. I koniec. Udało ci się znaleźć warto 200 talarów. Dobra. Tu się będą zbliżały oddziały wroga i ja chcę sobie kupić już wojska, którymi się przedrzemy do wioski Kerbera, a wy panowie tam. Tu go rozbandyari, okej. Dobra. Armaty za Salimem pójdą. Mistrz Salim, o Boże. Jakie ten. Mistrz Salim i strzelcy. Mistrz Dario chyba za królem. Panie. A, znowu F8 zapomniałem włączyć. No dobra, to 1400 na razie nie będę wykorzystywał. Bo wiecie co, wykorzystam. Dobrze. A akurat gościu z pielgrzymem gadał, nie? Oni... Aj, te komputery. Zasrane. I dobra, pójdziemy chyba na atak. Zaraz. No trzeba pomału będzie już atakować. Ale zanim zaatakujemy... Kamieni nie ma. Czyli tak, idziemy opracować piśmiennictwo i handel. Jak polegli do juchy. No dobrze, w takim razie... Erek ma tych piechurów. As you wish. Yes? Fine. I pielgrzym pójdzie z Erekiem. Immediately. Immediately. No już taki mały atak. Chociaż. Nie. Yes. Yes. Zrobimy tak. Yes. Certainly. Nie zniszczymy wszystkich, nie. Immediately. Stać. A new technology has been discovered. I will take care of that by the caliph. On my honor. So be it. A wy? Yes. Yes. Immediately. Yes, Sidi. To by było dobre rozwiązanie. So be it. So be it. Bo my tutaj armaty będziemy niszczyć. Tfu, armaty. Wieże z armatami. W sumie tamte armaty też by się zniszczyło. Czemu nie? Zobaczymy ile... O, już piśmiennictwo się zrobiło. I handel za 300. Troszkę nam to hajsu... hajsu, kurde. No hajsu, dobrze mówię. Kasy zżarło. Ale jest. 2000 siarki. Pięknie. Czy nasze wojska idą? Idą. Na postrzelanie. Wywalczyć za...
wielkiego króla Daria. Sprawiedliwego. Wobec wszystkich. So be it. One of your heroes is under attack. Fear me, you heathens! My allies shan't be harmed. Oni sobie ze spokojem niszczą. O kurwa. Bo tamta armata. Armaty dopiero co dojechały. Oj, to bardzo źle. I troszkę chujowo, że nie możemy ich uzdrowić, więc spierdoliłem po całości. O dobra, można! Dobra, spoko, uzdrawiają ich. Dobra, i czy ja już mogę ten? Fuck, nie mogę, nie mam kamieni tyle. Łuczników mi trochę ten. Mogę mieć przesrane. O fuck, nie, nie, nie. Wracamy, wracamy, wracamy tutaj. Troszkę oddziałów straciłem. Nawet nie troszkę. A sporo. No cóż, ale jak to się mówi, zdarza się. Chyba czas na werbunek poddanych. Dwóch tam, dwóch tam. Czyli tak, dwóch do kamienia. I idziemy pielgrzyma zwołać. Będziemy mieli przynajmniej kamieniołom. Dobra, ja tutaj... Mało coś mówię, mam 17 minut, może trochę więcej nawet. Ale na pewno nie spocznę, póki nie zrobię sobie na alchemię mi. Tak właśnie myślałem, że coś mi tu nie gra. Nie no, konnicę też bym sobie zrobił, ale to w ostatniej misji już. Czyli nie zrobię. On idzie tutaj. Tamten buduje.
zaraz skończy budować. Dobrze zbudował. Pięknie. O, zobaczcie, jak pięknie tutaj. Zająć się tymi gnojuchami. Widzicie, jak dzielnie walczą. A mi... Aha, bo pielgrzym jest tu. Ja chyba za daleko postawiłem. A nie, dobrze. Your scholars have researched a new technology. No. Nie narzekaj. Wyłupią kamień. Będę miał kamieniołom. Up. I będę miał kamieniołom, Boże Święty. Wyłupią kamień, pójdą do czegoś innego. Może pójdą to żelazo wyrąbać. No dobra, i oni już mogą pomału wracać do pracy. I drogi pielgrzymie, proszę wrócić do swoich przyjaciół, gdzie jesteś przydatny. Dobra, jeden by chyba mógł pomóc tam koledze, który sam budował przez parę godzin. Możliwe, że dni. Dobrze. I chyba zaraz będę nawet budował kopalnię gliny. Nawet już zbuduję. O, i w gospodarstwie się nawet dwóch zmieści, czyli dobrze. O, i by się przydał ten tartak, mała kuźnia i chata alchemika. O, widzisz. Gdzie ja mam tamtych poddanych? Panowie, sprawa jest. Dobra. Zaraz będę kończył. Bo jakoś nie mam ochoty teraz nagrywać Settlersów. Ale zrenderuję ten filmik. Pogram sobie jeszcze pomiędzy odcinkami w YouTubers Live. Nagram YouTubers Live. Lub Settlersy jeszcze, nie wiem. Dobra, oni tam łupią kolejny kamień, który ma 200. Mało mają tego kamienia. Dobra. Czy ja mogę nie mogę zupdate'ować. Fuck. No cóż. Ale... O, zbliżają się oddziały wroga, pięknie. Chatę alchemika trzeba będzie zbudować, no bo... O, wszyscy mają gdzie jeść. Ty. No to im chatkę puchatka zbudujemy i... Niech się cieszą. Dobrze. Kurde, nie mam co mówić. Słaby odcinek będzie dzisiaj, słaby. Oj, słaby. Dobrze, ziomeczki.
Tak więc to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, trzymajcie się, na razie, cześć!